Produkujemy filmy, podróżujemy, dzielimy się wiedzą. Zobacz, jakie wyzwania pokonujemy, rozwijając nasz dom produkcyjny, ASF Studio. Poznaj sekrety filmowego świata. Zapraszam, Jakub Klawikowski. A dzisiaj bardzo praktyczny odcinek, bo powiemy sobie, jak poprawnie, krok po kroku wyważyć, ustawić gimbala. I takiego małego, i takiego dużego. Lecimy. Odrobina teorii najpierw. Każdy gimbal działa na takiej zasadzie, że stabilizuje nam generalnie każdy, no bo wiadomo, jest Ronin 4D, który ma też czwartą oś, są też takie gimbale dwuosiowe, ale większość gimbali na rynku polega na tym, że stabilizuje nam trzy osie, a więc oś pan, czyli panoramę, tilt oraz yaw, czyli właśnie te wychylenia na boki. Teraz mamy na przykład gimbala, który jest totalnie niewyważony. Jak się za niego zabrać? Ten model DJI RS2 ma bardzo dużą zaletę. Jeżeli sobie przestawimy tą małą śrubkę, to możemy każdą oś osobno zablokować, co właściwie jest pierwszym krokiem, który warto zrobić, jeżeli wyważamy gimbala, bo musimy się zająć niezależnie każdą osią i wtedy będziemy mieli gimbala we właściwej pozycji. Co jest naszym celem? Celem jest to, aby waga tego, co znajduje się tutaj, tego, co będziemy stabilizować. Nie mówię aparatu, bo czasami oprócz tego aparatu jest tutaj sporo różnych innych akcesoriów, elementów. Ona musi w każdej z tych osi być równo na środku. Także w momencie, kiedy na przykład blokujemy sobie tę oś i ustawimy go tak, to on będzie się tak trzymał albo tak, nie będzie znacznie odchodził, a teraz widzicie, cały czas wraca na przykład w dół. I mimo, że mamy trzy osie, to tak naprawdę mamy cztery pozycje, które musimy ustawić. Zwróćcie na to uwagę, ponieważ bardzo często jedna z nich, często przez osoby, które dopiero zaczynają pracę z takim sprzętem, bywa pomijana. Odblokujmy sobie pierwszą oś. Odblokowując ten silnik, mamy do ustawienia dwie rzeczy. Po pierwsze, to właśnie, żeby tu kamera nam nie dyndała, tylko właściwie trzymała się równo w każdej pozycji. A potem to, aby kamera stała pionowo w momencie, kiedy jest neutralna. I to robię tutaj, odblokowując tą szynę i przesuwając sobie delikatnie do tyłu, do przodu. I w tej chwili widzicie, o, aparat jest równo. No i mogłoby się wydawać, że jest w porządku, ale jeżeli puszczam go w taki sposób, to on zawsze wraca do tej pozycji, nie trzyma się, a więc środek ciężkości kamery nie jest równo w pionie w stosunku do tego silnika. I jak to zmienić? Jak temu zapobiec? Ustawcie sobie kamerę w taki sposób i odblokujcie to pokrętło górne. Ono odpowiada za to, na jakiej wysokości kamera się znajduje. No i teraz, jeżeli opada wam w tę stronę, jeżeli opada wam do przodu, to przesuńmy troszkę kamerę w tył. O, teraz widzicie, leci w tył za mocno. No i tu trzeba bardzo delikatnie, precyzyjnie znaleźć taki punkt. O, mniej więcej gdzieś tutaj, kiedy kamera sobie stoi równo. A więc ten ciężar jest rozłożony w 50% po tej stronie silnika, w 50% po drugiej stronie silnika. I teraz, mając już też tą oś, czyli tą oś na tej szynie wyważoną, za każdym razem ta kamera stoi nam w tym punkcie, w którym ją ustawimy. I to są poprawnie ustawione pierwsze dwie osie. Te same zasady będą się tyczyć dużego gimbala, do którego za chwilę przejdziemy. Odblokujmy sobie kolejną oś. Oś zostaje odblokowana. I co się dzieje? Leci nam na bok. Jak temu zapobiec? Odblokowujemy sobie tutaj to pokrętło. No i patrzymy. Leci nam w prawo, a więc musimy cały nasz mechanizm przesunąć w lewo. Warto zrobić to w taki sposób, że trzeba tutaj włożyć troszkę siły, z wyczuciem oczywiście, bo to wszystko jest elektronika, karbon, plastik,
ja zawsze trzymam za silnik, czyli taki najbardziej wrażliwy element, i za górną część tego łączenia. No i jednocześnie kciukiem delikatnie przesuwam do przodu ten nasz mechanizm i szukam tego momentu, w którym, o widzicie, przesunąłem o jakiś centymetr niecały i już kamera nam nie spada na boki. I właściwie w momencie, kiedy robimy ten test, o którym mówiłem, stoi w sobie w każdej pozycji, a więc mamy już zarówno tutaj ustawione, jak i tutaj. I za każdym razem, jakkolwiek ją ustawię, to ona się trzyma. Mamy już ustawione 2 z 3 silników. No i ten ostatni. On wygląda troszkę tricky, no bo jak się za niego zabrać? To w pozycji takiej poziomej, jeżeli stoi sobie na nóżkach, to właściwie zawsze wygląda, że jest w porządku. Jak to zrobić, jak to sprawdzić? Najprościej wziąć gimbala w bok. Możecie do tego, no właśnie, zróbmy to, o czym mówiłem. Zablokujmy pozostałe osie, żeby nam się tutaj za dużo rzeczy nie działo naraz. No i widzicie, trzymam sobie w poziomie całego gimbala i kamera leci do przodu i cały czas chce lecieć do przodu. Nawet jak ją przesunę do tyłu, wraca. Więc trzeba troszkę odblokować i odsunąć ten cały nasz mechanizm do tyłu, tak żeby tak samo kamerze się chciało lecieć do tyłu, jak i do przodu. No i może łatwiej będzie, jak to postawię. Przesunę. Sprawdzę. O, widzicie? Już jest dużo lepiej. Mam wrażenie, że nawet leci troszkę za mocno do tyłu, a więc przesunę kilka milimetrów do przodu. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie czasu, te silniki są dosyć silne i przy lekkim aparacie one wam to wybiorą, szczególnie tutaj w tej osi. Ale chyba jesteśmy mniej więcej w zadowalającej sytuacji. Gimbal bez włączenia silników stoi w taki sposób, w jaki powinien stać właściwie po włączeniu ich. No i teraz, to jeszcze nie jest koniec pracy. Odpalimy sobie sprzęt, naciskając tutaj przycisk, włączamy. Ważne, aby po takim wyważeniu, po zmianie kamery, zrobić kalibrację silników. Klikamy sobie AutoTune, Start Calibration. No i jak widzicie, gimbal wykonuje pewne ruchy, lekkie drgania, sprawdza każdy z silników. 60%. Nie bójcie się tych dźwięków dziwnych. Przy większym gimbalu zobaczycie, że to będzie jeszcze głośniej. No ale teraz już właściwie gimbal jest gotowy do pracy. Zanim zaczniecie nagrywać, warto sprawdzić sobie ustawienia związane z prędkością reakcji tego gimbala. Możecie sobie korzystać z 3 takich presetów u nich. Slow, medium, fast. Lub samemu ustawić. Follow speed tak zwany. Jest też więcej tych opcji do zmiany. Już mamy gotowego gimbala. Jak widzicie, teraz wszystko się pięknie trzyma. Możemy przejść też w tryb FPV, który ja bardzo lubię, bo daje takie różne odważniejsze sposoby prowadzenia kamery. I tutaj widzicie, wszystko nam pięknie chodzi. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli coś jest dla was niejasne, czy macie jakieś obawy. A my teraz przechodzimy do dużego gimbala i zobaczycie, że te same zasady troszkę w inny sposób też się aplikują, na przykład do Movi Pro, którym się zajmiemy. Mamy gimbala, jak widzicie, wszystko teraz jest krzywo, nie tak jak powinno być. Zwracam uwagę, że szczególnie przy większych gimbalach, jeżeli macie jakieś dodatkowe kabelki, dodatkowe monitory, które tutaj wychodzą poza ten mechanizm stabilizujący, no to warto je podpiąć, warto nawet ustawić ekranik w odpowiedniej pozycji, bo to wszystko ma znaczenie. Potem jak układa się ta waga, a najlepiej wyważyć w takiej formie, w jakiej już finalnie będzie on pracował. Szybkie ogłoszenie, zanim wrócimy do stabilizowania poszczególnych osi. Ten sprzęt, o którym opowiadam, Movi Pro, jest dostępny u nas w rentalu. Jeżeli potrzebujesz działać na większym planie zdjęciowym, chcesz osiągać takie hollywoodzkie efekty z dużymi kamerami filmowymi, zaglądaj tam właśnie. Jesteśmy asfstudio.pl i pisz, dzwoń, odezwiemy się do ciebie albo ty do nas i no i zrobisz porządny materiał na dobrym
gimbalu, na którym można polegać. I ja na nim już polegam od ponad czterech lat. I znowu, mamy trzy osie, cztery ustawienia, które musimy zmienić. Jedna z niewielu wad Movi to jest właśnie to, że nie ma opcji zafiksowania, zamknięcia, zablokowania poszczególnych osi, jak w RS2, ale poradzimy sobie z tym. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jaką ja bym zrobił, to bym wyrównał to, aby kamera nam nie przesuwała się na boki w ten sposób. Bo dzięki temu łatwiej jest ogarnąć całą resztę. A więc jak to działa? W Movi mamy tutaj trzy takie zaciski. Ten środkowy blokuje i odblokowuje kamerę i całą szynę, na której jest kamera. Może iść do przodu, do tyłu, albo można po prostu wyjąć kamerę. Natomiast te dwa boczne odblokowują nam możliwość przesuwania kamery. Oczywiście pamiętajcie, że korzystając z takiego profesjonalnego gimbala, warto założyć obie szyny, czyli tą dolną oraz górną, jeżeli jest tylko taka możliwość na sprzęcie, że ma jakieś wejścia na te śrubki, ponieważ to da Wam większą stabilizację. Sprzęt nie będzie wpadał w jakieś niepożądane wibracje. Im większy sprzęt, im większa waga, tym ma to większe znaczenie. A więc przykręcamy sobie te imbusy najlepiej na dwie śruby. Dlaczego na dwie? Żeby po prostu nam się to przypadkiem nie przesunęło, zarówno z góry, jak i z dołu. Mamy dobrze zafiksowane. Wkładamy w taki sposób, że mając odblokowane te zaciski, po prostu wsadzamy. I tutaj, ze względu na to, że do niektórych modeli tą szynę, tą stopkę przykręca się w przód, przy innych w tył. Jest to tak zrobione, że niestety, jeżeli zostawicie tą kamerę, to ona wam wyleci tyłem. Tak jak teraz możecie zobaczyć. Więc trzeba ją zafiksować wstępnie w jakiejś pozycji. I zajmijmy się odchyleniem na boki. Mamy te dwa odblokowane i przesuwamy sobie kamerę na przykład lekko w lewo, lekko w prawo. Szukamy punktu, w którym mniej więcej jest już równo. Zamykamy te dwa. Następnie sprawdźmy to, o czym opowiadałem więcej przy RS2, a więc kamera nie powinna nam uciekać ani do przodu, ani do tyłu. Jak to zrobić? Tą wagę trzeba ustawić po środku tego silnika. Możemy to zrobić na kilka sposobów, ponieważ jak widzicie, mamy tutaj taką klatkę. Tą klatkę można regulować albo poprzez odblokowanie tych dolnych nóżek, albo przez odblokowanie tutaj tego mechanizmu z boku, tuż przy zawiasach. I oczywiście z drugiej strony również. Wtedy to wszystko musimy przesuwać. Na razie zastosujmy opcję tego, że dolna część zostanie przesunięta do góry, do punktu, w którym nam nie ucieka ani w jedną, ani w drugą stronę. Myślę, że jesteśmy mniej więcej w tej sytuacji teraz. To oczywiście bywa nieco trudniejsze przy większych kamerach, w momencie, kiedy to nam zawadza, wtedy czasami trzeba to sprawdzić, przesuwając gimbala w inną pozycję, jeżeli jest naprawdę długi obiektyw. Ok, mamy te dwie sytuacje załatwione. Ustawmy sobie jeszcze kamerę, oczywiście odblokowując tutaj szynę. Doprecyzujmy sobie pozycję kamery. Zróbmy to. O, teraz leci do tyłu. Przesuwam lekko, leci do przodu. Teraz znajdziemy punkt,
Spróbując bardzo delikatnie. O, jesteśmy w takim złotym punkcie. Jeżeli już go mamy, to dosuwamy jeszcze tą górną część tej naszej ramki. Domykamy boki, a potem przesuwamy o 90 stopni w tą stronę, tak? I zamykamy i mamy zablokowane. No i widzicie, to też jest tak, że wszystko ma na siebie wpływ. To, że przesunęliśmy to, sprawiło, że kamera troszkę się odchyla do przodu, więc od góry odblokujmy kamerę, od dołu odblokujmy kamerę tym środkowym pokrętłem, czy środkową blokadą i przesuńmy lekko w tył. O, jesteśmy znowu w dobrej pozycji. I co nam zostało? Zostaje nam jeszcze ten górny silnik, czyli to, co odpowiada za panoramę. Tak naprawdę można postawić całą kamerę, tak jak ja wcześniej pokazywałem, w pozycję poziomą, ale dużo łatwiej wykorzystać do tego menu, które jest w tym naszym sprzęcie. Odpalamy sobie gimbala jednym krótkim naciśnięciem. I teraz, zobaczcie. Mamy taki punkt w tym menu, gdzie jest balans i widać pan, roll i tilt. No i możemy sobie sprawdzić, czy rzeczywiście dobrze wyważyliśmy. Jeżeli świecą się te rzeczy na zielono i są w okolicach tego punktu środkowego, jest w porządku. Jak widzicie, roll i tilt w tej chwili generalnie plasują się w dobrej pozycji, natomiast pan można by lekko przesunąć do tyłu. I jak to zrobić? Można nacisnąć pause motors, to jest bardzo wygodne. Pauzujemy motory, otwieramy tutaj. Na dole są takie klapy, otwieramy i trzymając za silnik przesuwamy do tyłu, sprawdzamy. O, jest już dużo lepiej, właściwie jesteśmy w dobrym punkcie. Mamy jeszcze zapas, gdyby ta kamera była większa, dłuższa, można jeszcze bardziej wysunąć tego gimbala do tyłu. No i w momencie, kiedy już mamy te cztery elementy ustawione. Jak widzicie, wszystko działa. Dosyć szybko reaguje. Teraz zostały nam jeszcze dwa punkty w menu do sprawdzenia. Po pierwsze zrobienie tak zwanego autotuna. Przechodzimy do menu autotune, naciskamy start. No i gotowe. Ważna informacja, ważna rzecz, o której warto pamiętać, korzystając z Movi Pro, to, że aby uniknąć takich niechcianych wibracji, i to znalazłem w poradnikach od producenta, po włączeniu start autotuna warto wziąć kamerę w pozycję, w której będzie ona wykorzystywana. A więc jeżeli będziecie pracować z ręki, to warto nacisnąć ten start i podnieść tą kamerę, tak aby te naprężenia silników odpowiadały temu, jak rzeczywiście będzie działać w prawdziwym życiu, na prawdziwym planie waszym ta kamera. I to ma szczególne znaczenie, jeżeli będziecie dużo robić z dolnej pozycji i trzymać za tą rączkę, to wtedy warto włączyć ten autotune właśnie trzymając za samą rączkę, bo te wibracje inaczej się wtedy troszkę rozkładają niż w momencie, gdy trzymamy za ringa. No i to tyle. I można pracować, można działać, robić ujęcia od dołu, od góry. Zajrzyjcie na filmik, który jest już na kanale, pojawił się jakiś czas temu, czyli moich 7 sekretów związanych z tworzeniem materiałów i nagrywaniem z gimbala. To wam wskażę, jak wykorzystać tą wiedzę i sprzęt, który już macie wyważony do tego, aby stworzyć naprawdę dobre materiały.
Jeżeli macie pytania, jakieś niejasności, zapraszam. Zaglądajcie, pytajcie w komentarzach, możecie wpisać DM na Jakub Kreśnik-Klawikowski. Postaram się pomóc. Subskrybujcie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.